Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów takiej porady, co zrobić, żeby nie grzeszyć. Zapraszam. Mam znajomą siostrę zakonną, która jest zakrystianką, a skoro tak, to bardzo często kupuje kwiaty do kościoła i potem je układa w piękne bukiety. I kilka tygodni temu przysłała mi zdjęcie, które jest też miniaturką do tego filmu i powiedziała mi, że ta róża nie przetrwała w bukiecie, ale jakaś parafianka poradziła jej, że trzeba włożyć tę różę do wody i wtedy może przetrwa. I faktycznie róża, mimo tego, że bukiet już dawno był do wyrzucenia, ta róża sobie żyła. I tak od słowa do słowa stwierdziłyśmy obie, że trochę tak jest z naszym życiem duchowym. To znaczy, że to, co jest trudne, to, co jest zranione, to, co jest w nas słabe, potrzebuje odpowiednich warunków, potrzebuje jakiejś troski, potrzebuje uwagi i wtedy może żyć, wtedy może kwitnąć, wtedy może być piękne, wtedy może też dawać owoce. I to wszystko skłoniło mnie do takiej myśli, żeby się zastanowić, kiedy ja grzeszę, to znaczy, co się we mnie dzieje takiego, że z jakiegoś powodu decyduję się wybierać zło? Co się we mnie dzieje takiego, że z jakiegoś powodu decyduję się robić coś, czego potem się wstydzę, czego tak naprawdę nie chcę, co jest jakoś dla mnie trudne i co chcę odrzucić z mojego życia, a jednak ciągle to robię? I pomyślałam o tym, że każdy mój grzech, jak się tak zastanowię, to naprawdę każdy, bierze się z tego, że ja nie daję odpowiednich warunków sobie w tym, co jest we mnie słabe i zranione. Że nie przykładam temu uwagi, że to jest jakoś we mnie niezaopiekowane, chociaż wiem, że nie ma takiego słowa, że jakoś pozwalam temu usychać, pozwalam temu leżeć odłogiem, że w ogóle się tym nie zajmuję i potem w tym miejscu, w tej ranie, w tej dziurze, w tej słabości rodzi się mój grzech, rodzi się sytuacja, której się potem jakoś wstydzę, której nie chcę, z której się spowiadam i z której chcę się poprawiać, ale dopóki nie zmienię tego podłoża, dopóki się sobą nie zajmę w tym, dopóki nie otoczę siebie w tym miłością, to wciąż wybieram grzech. I oczywiście dopóki nie pozwolę Bogu, żeby to uzdrawiał, dopóki nie wchodzę we współpracę z łaską, to jest mi bardzo trudno. Ale kiedy zaczynam to robić, to nagle się okazuje, że to miejsce, gdzie rodzi się grzech, może stać się miejscem, gdzie zrodzi się coś pięknego, coś dobrego, coś twórczego. I dzisiaj zachęcam siebie i Was do takiego zastanowienia się, może nawet małego rachunku sumienia, żeby zobaczyć, gdzie rodzą się nasze grzechy i czy przypadkiem to nie są miejsca, które jakoś zostawiliśmy, jakoś zaniedbaliśmy. Że na przykład czujemy się jakoś niepewnie i wtedy bardzo łatwo nam jest obgadywać ludzi, plotkować i mówić o innych źle. Może gdzieś nasza pycha powstaje w miejscu, w którym tak naprawdę nigdy nie doświadczyliśmy miłości. Może obżarstwo, łakomstwo, nieumiarkowanie w różnych sferach rodzi się w tym miejscu, gdzie nie czujemy się mocni, nie czujemy się pewni, gdzie myślimy, że nie dorastamy, że musimy jakoś siebie zaspokoić, bo nie wierzymy w to, że jesteśmy wystarczający. Pomyślcie proszę o tym, może się pomódlcie, proście Ducha Świętego, żeby Wam pokazywał też te miejsca i pomagał je uzdrawiać, bo jest szansa, że kiedy damy temu odpowiednie warunki, kiedy się tym czule zaopiekujemy, kiedy damy właśnie tę wodę, to to stanie się miejscem przynoszącym piękne owoce. I tego życzę sobie i Wam. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!